Włącz. 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 Dzień dobry, nazywam się Martyna Majdak. 4 lata temu poznałam Jezusa Chrystusa. W bardzo prosty sposób zapragnęłam Go w swoim sercu. To było niesamowicie proste, choć każdy z nas ma inną drogę. Dla mnie to było objawienie dopiero po paru miesiącach, kiedy uświadomiłam sobie, że wtedy w tym pokoju razem ze mną, kiedy właściwie byłam z rozpaczy, kiedy zawołałam proste słowa: Jezu, pomóż mi, odmieniło się moje życie. 4 lata to jest i długo, i krótko, zależy kto na to patrzy, jakie mamy perspektywy życia. Dla mnie 4 lata to są 4 lata życia. Mało, ale z Jezusem Chrystusem jest wspaniale. I chcę Wam zachęcić do tego, że życie z Jezusem jest banalnie proste, że jest przyjemne, że jest lekkie, że wszystko to, co jest dla Was trudne, kiedy oddajemy do Jezusa Chrystusa, staje się dla nas łatwe. Nie chcę Was dzisiaj straszyć, bo wiem, że każdy z nas ma w sobie przeróżne lęki. Każdy z nas boi się albo myśli czasami o tym, co się stanie po naszej śmierci. Ja dzisiaj mam w sercu, żeby Wam powiedzieć, żebyś o pokonaniu lęku. I znalazłam na to sposób, a właściwie nie znalazłam, po prostu dowiedziałam się, że Jezus Chrystus jest sposobem na wszystko. Na wszystko w Waszym życiu jest Jezus Chrystus. Na Wasze lęki, na Wasze problemy, na śmierć, na wszystko jest Jezus Chrystus. I dzisiaj chciałam powiedzieć o Jezusie Chrystusie, nie o moim życiu, tylko o życiu z Jezusem Chrystusem, o tym, jak się z Nim idzie. I wszystko, co w życiu robiłam, to było dobre według świata, to było akceptowane według świata, to życie nie dawało mi życia, nie dawało mi radości, ponieważ nie było w nim najważniejszego. Nie było w nim prawdy. Ponieważ Jezus powiedział, że bez Niego nie będziemy zbawieni, że bez Ducha będziemy martwi. I rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. I myślę, że każdy z nas jest czasem w takim miejscu, kiedy zaczyna myśleć o tym, co w życiu jest najważniejsze. Jakie są jego plany, jakie są jego marzenia. Dlaczego je takie ma? Dlaczego ma takie życie? Dlaczego tak toczy się jego życie? Dlaczego dokonuje takich, a nie innych wyborów? Myślę, że Jezus w Ewangelii mówił o prostocie życia, o tym, że z Bogiem życie jest proste, że z Bogiem życie jest właściwe, jedyne, że dopóki nie wyznacie w swoim sercu, że Jezus Chrystus jest waszym Panem, będziecie zagubieni, będziecie ciągle pytać, ciągle dostaniecie bez odpowiedzi. Chciałam Wam zachęcić do tego, żebyście uwierzyli w Jezusa Chrystusa, żebyście zaczęli szukać Go, żebyście do Niego zawołali, zwykłą, prostą modlitwą zawołali do Jezusa Chrystusa, wyznali w swoim sercu, że jest Waszym Panem. To jest bardzo proste. Przez wiele lat mawiano nam, mi przynajmniej mawiano, może świat, może gdzieś tam słyszałam, że Słowo Boże jest niezwykle skomplikowane, że jest w ogóle tak trudnym językiem napisane, że jest takim zawiłym tekstem, że w ogóle jest niesamowicie długie i w ogóle kto to by ogarnął? No na pewno nie ja. A okazało się, że wystarczy wziąć Biblię w swoje ręce i zacząć czytać o Ewangelii w Nowym Testamencie i okazuje się, że ta Ewangelia jest dla nas i głupi na niej błądzi. I zachęcam Was do tego, żebyście sami poznawali Jezusa Chrystusa, sami poznawali Ewangelię, żebyście nie pokładali nadziei w ludziach,
Jeśli nie wierzycie nam, uwierzcie w Jezusa Chrystusa, uwierzcie Jezusowi i to, co napisano o Jego życiu, o tym, co On nam zostawił, o prawdach, które nam zostawił, o drodze, którą nam zostawił. Ja osobiście nie zachęcam was do tego, żebyście sami poznawali prawdę o Jezusie Chrystusie. Tutaj ludzie świadczą i są dla nas takim wzmocnieniem w Duchu Świętym. Natomiast prawda i relacja z Bogiem jest tylko między Nim a Tobą. Tylko między Wami. I jest tylko Wasza. I ludzie tutaj są tylko może i pomocą czy wskaźnikiem, ale jedynym rozwiązaniem na wszystko jest Jezus Chrystus.